Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne spotkanie z Panem Jezusem, które miał przeżyć pewien prorok Starego Testamentu, nazywany Janem. To nie było pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, tylko kolejne. I to spotkanie jest opisane w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Łukasza, rozdział 7. Od 18 do 23 wersetu. Możemy powiedzieć o rozczarowanym proroku Janie, który zanurzał, który ponurzał, czyli Janie Chrzcicielu. I mamy to tak opisane. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? I widzimy tu wątpliwości, to znaczy może krzywdzimy tego proroka, ale z tego zapisu wygląda to na niestety, ale wątpliwości. Jan Chrzciciel stał się największym spośród wszystkich proroków, ponieważ przygotował drogę samemu Panu Jezusowi Chrystusowi, czyli samemu Bogu Jahwech, jak to było pisane u proroków. Został jednak bezpodstawnie wtrącony Jan Chrzciciel do więzienia, ale przez swoich uczniów dowiedział się o działaniu Pana Jezusa Chrystusa. Z czasem ten bogobojny mężczyzna, który z największą starannością pełnił swoją służbę, zaczął przejawiać objawy wątpliwości. Posłał więc swoich uczniów, by zapytali Pana Jezusa Chrystusa, to co czytaliśmy: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Możemy się z tego nauczyć, że wypełnianie służby, a wiara serca, czyli wypełnianie służby, a wiara serca, to dwie zupełnie różne sprawy. Możliwe jest, można głosić prawdę z mocą, a jednak pomimo to samemu wątpić. Przykład Jana, który chrzcił, Jana Chrzciciela, pomaga nam zrozumieć to ważne pouczenie, abyśmy mogli samych siebie oraz innych dobrze oceniać w podobnych sytuacjach. Wszystko, co czyni i głosi prorok, będzie na nim samym wypróbowane. Czy sam wierzy i wypełnia to, co głosi? Na tym samym polu ponieśli klęskę nawet najwybitniejsi spośród proroków. Tylko jeden, nasz Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus, nigdy nie zawiódł ani podczas kuszenia na pustyni, ani w ogrodzie Getsemane, ani na Golgocie. W Psalmie 16, werset 8, proroczo widzimy, co było powodem doskonałości Pana Jezusa Chrystusa, co było powodem Jego doskonałości. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Jan Chrzciciel nie zwątpił całkowicie w Pana, jednak nie mógł się pogodzić z tym, że Pan Jezus Chrystus nie uwolnił go z więzienia. Czytamy: w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. W obecności uczniów Jana Pan Jezus Chrystus nie przestawał uzdrawiać cierpiących ludzi. Poza tym głosił słowo i zwiastował ubogim dobrą nowinę. Pomimo, że to przepełnione wątpliwościami pytanie Jana Chrzciciela sprawiło Panu Jezusowi Chrystusowi ból, to jednak odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa, jego odpowiedź była pełna godności i łaski. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli.
Uczynki Pana Jezusa Chrystusa, Jego uczynki oraz Jego słowa świadczyły i zaświadczyły, że przyszedł z polecenia samego Boga. Następnie Pan Jezus Chrystus dodaje: a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Pan Jezus Chrystus nie mówił o nim bezpośrednio, czyli o Janie, ale swoje napomnienie kieruje do ogółu. Tym samym kieruje je także do nas. To napomnienie kieruje również do nas. Także i obecnie zdarzają się i zdarza się, że bardzo bogobojni wierzący muszą cierpieć niewinnie. I myślę, że teraz możemy sobie pomyśleć o pewnej chrześcijance z historii, która w niejednym kraju była zamordowana, zabita i w takim przypadku mamy też na myśli konkretną osobę, o której tu oczywiście nie powiem z imienia i nazwiska, która była kierowana miłością do bliźnich, pomogła pewnej młodej kobiecie, która została później zabita z zawiści w jej własnym domu, czyli kierowana chrześcijańską miłością. Pewna chrześcijanka, która została zabita, kierowana chrześcijańską miłością do bliźnich, pomogła pewnej młodej kobiecie, która później zabiła ją z zawiści w jej własnym domu. Dlaczego Pan dopuścił do tego przestępstwa? Dlaczego jej dobroć została tak okropnie potraktowana? Dobrze jest nigdy nie wątpić w Boga. I to jest ważne, żeby pamiętać, że każde spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem jest okazją do tego, żeby lepiej rozumieć myśli Boże, a więc spotykaj się z Panem Jezusem jak najczęściej, jak najbliżej, jak najszerzej. Na każdy kawałek dnia Twojego życia oddawaj Panu Jezusowi dostęp do tego fragmentu Twojego życia. Bez przestanku się módlcie, to nie jest tak o sobie napisane, tylko to jest po prostu to, co nas uwalnia. I bez przestanku możesz się modlić. To nie jest coś, co jest tylko fikcją. To jest rzeczywistość. Dziękuję za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi. Następnym razem chciałbym omówić przypadek płaczącej grzesznicy, która zlewała łzami, nogi Pana Jezusa, oblewała swoimi łzami nogi Pana Jezusa. I ta płacząca grzesznica będzie tematem kolejnego odcinka o spotkaniach Pana Jezusa z ludźmi. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.